także i w czasach załamań, pozornych kryzysów i nowo rozpalanej nadziei. Służyli zawsze małżeństwu, rodzinie i świętej tajemnicy życia. Niech owoce dotychczasowych dzieł trwają, a w nowym czasie niech Pan Bóg to, co Mu przedstawiamy, mnoży i utrwala, tak jak pomnożył chleb w dłoniach apostołów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. A wstępując w ten nowy próg i w tę nową przestrzeń, jeszcze raz dziękujemy księdzu proboszczowi, księdzu doktorowi Tomaszowi za otwartość i za, nawet powiem, jednoznaczną radość, że te pomieszczenia mogą służyć nie tylko parafialnym sprawom, ale także sprawą całego miasta i całej diecezji, sprawą naszej ziemi. I przez przyczynę niepokalanej Matki, Syna Bożego, naszej Matki i Królowej, świętej Bożej Rodzicielki, prośmy o obfitość Bożych darów dla tego miejsca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Niech każde ludzkie dzieło, każdy, kto tu przychodzić będzie, aby pomagać drugiemu, i każdy, kto tu przychodzić będzie, aby pomoc i światło otrzymać, niech się w efekcie ku Bogu samemu zwraca, Jemu chwałę na co dzień oddając, aby wszystko było tu na ziemi, ale po Bożemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i na wieki wieków. Amen. Ubożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, powołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się, Wszechmogący Boże. Ty w planach swojej opatrzności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie służące dobru ciała i ducha człowieka. Ty w swoim nieskończonym miłosierdziu posyłasz braci i siostry, aby otwierając serce na potrzeby drugiego człowieka i służąc mu darem swojego serca, umysłu, czasu i siły, wskazywali im drogę prowadzącą do Ciebie, który jesteś jedynym dawcą życia. Prosimy Cię, racz przyjąć, pobłogosławić i Duchem Twoim uświęcić ten dom, mieszkanie, diecezjalną poradnię życia rodzinnego oraz tych wszystkich, którzy w tym domu będą się zajmować badaniem spraw codziennego, rodzinnego i małżeńskiego życia, analizą i rozwiązaniem trudności z tym życiem związanych oraz przygotowywaniem narzeczonych do wejścia w głębię tajemnicy sakramentalnego małżeństwa, aby wszyscy wspierani Twoją pomocą zawsze znajdowali właściwe drogi działania i w Duchu Świętym pod opieką świętej Bożej Rodzicielki osiągnęli cel swoich poszukiwań. Prosimy Cię o to przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na te pomieszczenia, na wszystkich, którzy z nich korzystać będą i którzy je treścią i miłością napełniać będą, i niech pozostanie na zawsze. Amen. Pod Twoją obronę uczynamy się, Święta Boża Rodzina.
miłość nas.